Need for Speed Undercover. Lecimy z tematem, moi drodzy. Mamy jakiś wyścig, lecimy. I teraz właśnie nie wiem, czy ten Lotus, czy go ulepszałem ostatnio, czy nie. Ładny Lotus, oh yeah! Ja nie wiem, te Supry, ta Supra naprawdę jest jakoś tutaj podwyższona. Musimy sobie kupić Mustanga GT, albo zdobyć go jakoś. Jego będzie można zdobyć, czy nie? Powiem wam, że ostatnio bawiliśmy się tym Chargerem. Nie? I ulepszyliśmy go na maksa chyba, z tych części, które mam do dyspozycji. No i trzeba przyznać, że samochód nie skręca aż tak dobrze jak Lotus. Lotus to jest po prostu jakaś, nie wiem, osiarka. Są takie momenty, gdzie robi się podsterowny i wypada z zakrętów, ale bardzo rzadko się to zdarza. Wystarczy trochę odrobinkę tylko, skupić się na jeździe i jest superowo. Cyk. W ogóle siema wszystkim, fajnie, że wpadliście na streamka. Chip for Speed, tak, to jest Chip for Speed. A nasz samochód to jest mały chip z małym wydechem po środku. Widzicie ten mały wydech tam po środku w tym samochodzie? Patrzcie, jakie w ogóle... Musimy sprawdzić, nie wiem, czy go właśnie ulepszam tego Lotusa, ale coś tam chyba do niego wsadzałem, nie wiem, właśnie czy te części wyścigowe, nie? W ogóle ta mapka jest bardzo fajna, strasznie mi się podoba. I wiecie co? Gdyby zrobili jakiegoś, kurde, no na pewno już nie zrobi takiego Need for Speeda, ale gdyby zrobili takiego Need for Speeda jak World i dodali tę mapę z Undercovera i dodali opcję driftu, żeby można było sobie po tych mapkach driftować tutaj, to by było super. Albo można by było spróbować te mapki przekonwertować jakoś do GTA San Andreas czy do GTA 5 i wrzucić je na serwery, nie? Bo zobaczcie, ile tu jest fajnych zawijasów. Te mapki naprawdę wyglądają dobrze i można by było sobie na tych serwerach podriftować po nich po prostu, nie? Jak dla mnie zajebista sprawa. Chciałbym coś takiego, nie wiem jak wy. O, pojedziemy sobie tutaj kulą, zobaczymy co jest. Będzie można wygrać około 7 aut w jakimś wyścigu. Mówię ci, bierz Audi. Audi też spoko, ale pomyślałem, że wszyscy brali Audi ze względu na to, że o Audi, nie? Wszyscy lubią Audi. No, to ja sobie wziąłem Chargera, żeby było trudniej. Co go tak zmuliło tutaj? Ale mam takiego awaryjnego Lotusa, który, jak widzicie, jest bezkonkurencyjny. Zostawia wszystkich z tyłu, bo on ma skręcanie jakieś kosmiczne, nie? Czy wolę wyłączyć, czy nie lepiej wyłączyć efekty światła, te świetlne? Żółty filtr mi zniknie, jak wyłączę ten, jak wyłączę blur, tak? No bo bardzo jest żółto, nie? Tak. No nie, możemy spróbować wyłączyć ten blur na chwilę. Myślę, że będzie gorszy efekt prędkości, taki trochę. Preferencje graficzne. Siwiat. Czekaj, efekty światła, to chyba to, nie? Nie, to świata, Boże, co ja czytam? Rozdzielczość, samochody. Gdzie to jest? Filtrowanie to nie, to nie, to nie. Daje po oczach ten RTX. Oh yeah. Siema Szczepan. Poziom szczegółu samochodu. No tutaj tego nie będzie, nie? Czy Lotus ma napęd na tył? Tak, ma napęd na tył i ma silnik z tyłu. Gdzie to jest? To nie to. Chyba, że w rozgrywce to będzie. Zegary, jednostki, kamera domyślna, ranking, minimapa, skrzynia biegów, jednostki. No nie ma tego. A może w ekranie? Gdzie to? Nie. Tak, o efekty świata mu chodzi. A, dobra, to czekaj. To chyba tu, nie? O, to. Tu nie wiem, jak to wyłączyć. Całkowicie wyłączyć, czy jak? Dobra, zobaczymy. Ja mam wrażenie, że trochę ten blur jeszcze jest. Ale już mniej, nie no. Dalej tak samo. Kurde, nie wiem.
Wkładę te zdjęcia z kanapki dalej. Dzięki, Szczepan. Nie wiem, czy GTA na podobnym silniku niż Undercover z podobną był polatowany. No, ale to... Wiesz, myślę, że dałoby się te mapki jakoś przekonwertować. Tylko pewnie dużo roboty z tym by było, nie? Wow! No bo zobaczcie, ile tutaj fajnych zawiasów jest. Bardzo dużo. Od czego są maperzy, no. No ale wiecie, im za to ich robotę nikt nie zapłaci, nie? Chyba, że tam zrobią jakieś serwery premium czy coś. Tutaj patrzcie, jaką ja mam różnicę między nimi. 13 sekund. Cyk. Porobione. No i pięknie. Tutaj mamy jakiś wyścig torowy. Zagram na klawiaturze, to nagle zobaczę, co się dzieje z samochodem? No to chyba to samo będzie, wiesz? Ten Lotus jest wyjątkowy, naprawdę. Będziemy musieli zmienić fulę. O, jest SLR w tej grze. Mercedes. Trzeba będzie tego SLR-a przetestować. Pewnie słabo skręca. Albo Gallardo by przetestować. No, to jest poliftowe. To już jest poliftowe Gallardo. Bardzo fajna auta. Siema, Tomasz. Co tu jechać? Ścianę naklejać. Ciśnie to Gallardo, trzeba przyznać. Ale chyba nie będzie lepiej skręcać od Lotusa, nie? Czy będzie MTA jeszcze? No nie wiem, raczej nie. Co to było? Skąd on skoczył? To była jakaś kopa? Gallardo wygrało, bo tu na autostradzie się ścigamy. To mój Lotus taki aż dobry nie jest, jeśli chodzi o prędkość maksymalną, więc... Tak, będzie trzeba też Gallardo kupić jakoś. Kiedy my będziemy w tej grze dużo hajsu zarabiać? Kurde. Szkoda, że w Fordzie nie ma Mercedesa McLarena, no. SLR McLaren. Przydałby się. A czekaj, a jestem taki McLaren bez dachu, jak on się nazywał? Nie, czekaj, Stirling Moss. O, chyba nie ma Stirling Mossa, nie? Gdzie to Gallardo tu skoczyło? Kurde. Nie no, ale trzeba przyznać, że w Fordzie Horizon 4 jest bardzo dużo fajnych furek i nie ma co narzekać. Kilka tam brakuje takich ciekawych autek, ale... Ale ja tam nie narzekam, naprawdę. Jest z czego wybierać. Tak, tam była hopa. No, ja nie widziałem tej hopy jakoś. Do Gallardo podjeżdżało mnie na pierwszym okrążeniu z lewej strony i gdzieś tam wyskoczyło. Może się zahaczyło o krawężnik, bo to niski samochód. I je podbiło. Pod koniec gry będziesz zarabiał od 10 do 25 tysięcy. No pod koniec gry, a ja chcę teraz. Co mnie pod koniec gry interesuje? Ja chcę ich miażdżyć już teraz. Właśnie to jest słabe, że niektóre samochody pod koniec gry dopiero odblokowujemy, nie? Co mnie pod koniec gry to... Trzeba chyba kody wpisać. I koniec. Dobra. Cyk. Dostaliśmy jakąś premię. To jak się ręczny robi. Ech, kurde, nie wrzuca na luz. Dobra,
Muszę sprawdzić, czy w tym samochodzie mam zainstalowane już wszystko. Osiągi. Moc. A, no to tutaj zobaczcie. What the fuck? Ej, znowu coś źle przetłumaczone jest. Zwróćcie uwagę. Tutaj jest zainstalowane, nie? Klasa 4, coś tam, stratatata. Zainstalowane, a tutaj jest kontrolowane. Jak części są kontrolowane? Tu chodzi o to, że są posiadane, nie? Że mamy je w ekwipunku. Ale jest przetłumaczone na kontrolowane. Bardzo ciekawe. Dobra, zawieszenie twarde, miękkie, moc. Co ja tu miałem zrobić, żeby samochód dużą prędkość miał? Okej. Pakiet ulepszeń, tu nic nie robimy. Salon, ile w ogóle hajsu ja mam? 20 tysięcy, to trzeba tutaj jeździć. Żeby takiego Mercedesa na przykład ogarnąć. No jest Mercedes, zobaczcie. 225 tysięcy, człowieku. Ale jest Zonda F nawet. Zonda F chyba będzie dobrze skręcać. To jest taki bolid, że szok, nie? No ale na razie nie mamy pieniędzy. No takie rzeczy, jedziemy. TMS kontroluje też. Ja nie wiem o co tam chodzi. Siema Bartek w ogóle. Dobra, lecimy. No to ja mam ulepszonego tego Lotusa. Ciekawe, czy dałbym radę ich pokonać bez ulepszeń. Chyba ciężko by było, bo tutaj już mamy sporo autostrad. O, jaki ciekawy Mercedes. W tym Need for Speedzie. Tam z tyłu był. Ej, to są te stare Need for Speedy, nie? Tutaj samochody są pomalowane byle jak tych botów. Pamiętacie, jak graliśmy w Need for Speed Underground 2? Jak były te takie hardkorowe przeróbki, te takie wloty powietrza wręcz, które wyglądały jak kominy. Okej. Nie tylko ja się tu rozwaliłem, ktoś zderzak zgubił. Ej, jak? Ale to nie można było inaczej pojechać. Nie mam pytań. Porsche się maska otworzyła. Czy tam bagażnik. A nawet spoko wyglądają te uszkodzenia. No a wracając do tematu. No to pamiętacie, w Need for Speed Undergroundzie 2 mieliśmy takie hardkorowe wloty powietrza, jakieś chillowe zderzaki. Naprawdę wyglądało to bardzo dziwnie. Tutaj też niektóre samochody są stunigowane śmiesznie, ale tylko ze względu na ten. Tylko ze względu na malowanie, nie? Bo aż takich chyba hardkorowych opcji do zmienienia wyglądu nie mamy tutaj. Poza tym rzeźbieniem, nie? Karoserii. Mercedes daje ostro. Golfa kup? Golfa? A jest tutaj Golf, faktycznie. Ten R32. To jest chyba piątka. To jest dopiero pierwsze okrążenie, człowieku. Tę grę można przejść bez użycia nitra. Tak wiem, właśnie jeśli gra się Lotusem, to mało się prędkości traci na zakrętach i jest w porządku. Spróbuję teraz skoczyć tak, żeby nie spaść na głowę. Tak, tutaj jest. Mój Lotus się nie nadaje do tych skoków tutaj. Okej. Czy wiesz, że najszybsze auto w grze to Nissan 240SX? Pojedzie 335 na godzinę. Na full częściach to nie jest najszybsze auto. Ej, ale tamten samochód jest bardzo słaby, bo nie można go tuningować. Jak tam próbuję jakieś części wizualne, próbowałem części wizualne jakieś zmienić w tamtym aucie, to mi grę wywalało. Szkoda, że nie ma pakietów Liberty Walk. Czy ja wiem? Tu chyba też można jakoś rzeźbić bodykity, czy nie? Czy tylko te fabryczne zderzaki można było? Bo pamiętam, że w karbonie
Coś tam można było z tym robić dodatkowo jeszcze. Coś było. Ten Lotus jest po prostu zabójczy. Lotus jest za lekki na skoki. Możliwe, że mu... O! Możliwe, że mu zrobiłem jakiś taki tuning, który sprawił, że przód jest cięższy czy coś. Na przykład jeśli... Bo w tych starych Need for Speedach fizyka nie miała nic do... Jakby... Nie wiem, jakby to powiedzieć. Fizyka była bardzo uboga, o. I samochód skręcał na przykład lepiej, jeśli zrobiło mu się docisk z przodu jakiś lepszy. Nie wiem, jak to inaczej wytłumaczyć. Że z przodu jest cięższy. I możliwe, że jak zwiększyłem sobie przyczepność, tak, w tym tuningu, takim dostosowaniu, to możliwe, że właśnie przód zrobił się cięższy, żeby dawać takie złudzenie lepszej przyczepności, nie? Można rzeźbić bodykity? Ouu, to super! No musimy jakiegoś zainstalować, zobaczymy. Mówiłeś, że nigdy nie zagrasz tę część. No nigdy nie mów nigdy, ale z drugiej strony to jest ostatni Need for Speed, jakiego jeszcze nie przeszedłem z tych takich, powiedzmy, od Undergrounda jedynki w górę. No i mamy. Na następny wyścig chyba wezmę Charger, on powinien być trochę szybszy. Jakiś poziom wbiłem. Kolejny poziom kierowcy. Plus 5% do silnika. Nowe terytorium. A nie, to jaka scenka, dobra. Hey, pretty boy. I've been hearing stories. O, mam nowego przeciwnika, ale jakaś laska. We've got a contract for a boy like you. No questions asked. Big payoff. Step out of line and we cash you in for insurance. You know what I'm saying? Oh yeah. Need for Speed Underground 2 był wideo body? Chyba white body chodziło ci. Trzeba było ścigać się z botami i dostawaliśmy wiadomość od Kością. Kością, znowu coś się źle poprawiło. Krystian i mogliśmy jedno auto wyposażyć w poszerzone nadwozie. Tak, było coś takiego. Ja sobie tam różne samochody wybierałem. Było, było. Czy Shifta przechodziłem? Nie, Shifta jeszcze... Grałem w Shifta sporo, ale nie przechodziłem całego. Bitwa na autostradzie, jedziemy. Galardo koniecznie w kolorze zielonym. Oh yeah. O! Pojedynek Porsche. Z Porsche. Jak ty, ruch drogowy. Wow. No, już patrzcie, 273 km na godzinę, to już nie są żarty. Samochód naprawdę wymiata. Pięknie. Nie miała szans, bo to chyba laska była, nie? To Porsche, o którym mówię, jest do zdobycia za free w serii prób i można nim później w karierze sobie śmigać? To czekaj, jak to jest? Szybki wyścig, to chyba nie to, nie? Ja nie mam, nie wiem, czy mam tu dostęp do serii prób teraz. Czy to w online jest? Nie no, chyba, a może w szybkim wyścigu? Mapa imprez, twoje, moje samochody. Nie, bo mi się gra zawiesi zaraz, kurde. Myślę, że tutaj będziemy... No, tam chyba tego... Bym musiał wejść do menu głównego.
sądzę, że nowe Need for Speed wrócą do tego ducha, jakim był Need for Speed Most Wanted. Przede wszystkim zagrajcie sobie teraz Need for Speed Most Wanted i zobaczycie, że ta gra nie jest tak dobra, jak wy sobie to zapamiętaliście, czy jak my sobie to zapamiętaliśmy. No bo jest nudna. Ona kiedyś była fajna, bo te gry faktycznie kiedyś były, że jak wyszła jakaś nowa gra, wyszedł jakiś nowy Need for Speed, to wszyscy po prostu, cieszyli się, nie? Że coś się dzieje. Że można zagrać jakąś super grę. I rzeczywiście, kiedyś ten Need for Speed był fajny, ale teraz to jest gra, którą można sobie powspominać trochę, wrócić do niej na chwilę, żeby pojeździć wyścigi. Można ją oczywiście przejść i sobie poprzypominać stare czasy, ale to już nie jest ten Need for Speed, który będzie spełniał nasze wymagania dzisiejsze. Dlatego jeśli mieliby zrobić Need for Speeda nowego, to nie takiego oczywiście jak kiedyś, że robiłeś, waliłeś wyścigi jeden za drugim i musiałeś pokonać jakiegoś bossa, tylko coś naprawdę konkretniejszego, no. I dla mnie przede wszystkim najważniejsze jest to, żeby fajnie się jeździło samochodami, fajnie się je prowadziło, tak? A nie żebyśmy musieli się zastanawiać, czy jak zaciągniemy ręczny, to samochód czasami nie wyleci w powietrze, co? Bardzo fajnie, że się zdecydowała, świetna osłona, podsłona to jest. To wszystko przez Forza. Nie przez Forza. No po prostu mówię wam jak jest. Zagrajcie sobie teraz Most Wanted. Jak teraz graliście w te różne inne Need for Speed, w ogóle inne gry, które są dużo bardziej wciągające niż tamten NFS. I on dzisiaj, no, nie spełnia takich standardów jak kiedyś. Kiedyś mieliśmy mniejsze wymagania co do gier, po prostu. Tak jest. Speed w tym roku, a tak czy to Payback. Nie mam pojęcia co będzie, naprawdę. Nie ma żadnych konkretnych informacji na ten temat. Jedyne co, jaki konkret twórcy powiedzieli w ostatnim czasie, chyba przedwczoraj, to jest to, że gra wyjdzie po prostu w tym roku pod koniec i że no i że będzie to coś nowego, nie? No ale gdybym chciał, aby wszyscy zagrali w moją nową grę, też bym powiedział, że to jest coś nowego. W każdym razie może to być ciekawe, no. Ja tam czekam, na pewno zagram. Jak chcesz zagrać serię prób, musisz zainstalować patch 1.18. A dobra, to nie będziemy się bawić z tą potrzebą. Grałem ostatnio w Need for Speed Most Wanted, uważam, że jest świetny. A czy my mówimy o tym Most Wanted 2005 roku? I tak, jest to fajna gra, aczkolwiek już jest za stara, no. Już jest, po prostu zestarzała się. Niektóre gry sobie zapamiętaliśmy jakoś tam. I miło je sobie zapamiętaliśmy, powiedzmy, w jakiś sposób, nie? Ale jak do nich wracamy, one nie są już takie ciekawe. Pamiętam w sumie te patche do tych starszych NFS-ów. Że jak się instalowało, to czasami jakieś nowe samochody się zyskiwało, albo jakieś właśnie nowe opcje, tak jak do tej gry możemy patcha zainstalować i dostaniemy serię prób dodatkowo, nie? Patrzcie, jak tutaj szybko chmury się przemieszczają. Takie what the fuck? Nie. Ojej, tu musiałem zjechać! Oh shit! I co teraz? Czekaj, pokaż mi mapę. Mapę! Nie to, Boże. Przyzwyczajony jestem, że jak naciskam M, to mam mapę, a tu trzeba nacisnąć G, bo pod G masz mapę. Dobra. Nie no, muszę tu zjechać, muszę się zawrócić. Fajnie brzmi w ogóle to Audi.
To jest S5, bardzo ładna. Takie malowanie w ogóle. Yeah! Będą przecieki na temat nowego Need for Speed'a. Raczej nie przecieki, tylko po prostu informacje nowe. Chociaż wiadomo, że twórcy będą się chwalić tym, czym jest nowy Need for Speed, nie? Teraz rzucili tylko taką przekąskę, żebyśmy wiedzieli, że będzie jakiś NFS i zaczęli o nim gadać. No, tak to działa. Nie mogą powiedzieć, o, nowy Need for Speed, będzie o tym, że będzie gonić nas policja, będziemy mieli tunigowanie samochodów. No w sumie powiedzieli twórcy, że tunigowanie samochodów będzie i będzie można te auta dostosowywać, personalizować i tak dalej, nie? To, co było w poprzednich Need for Speedach do tej pory, czyli w 2015 i w Paybacku, nie? Co? Jedę dalej? No, to ciekawe. Na parking dla ciężarówek w wyznaczonym czasie, okej. Okay. Wiecie co? Tak jakoś nie mogę się za bardzo... utożsamić z tą fabułą tutaj w tej grze. Jakoś tak ona do mnie nie trafia. Próbuję zrozumieć, o co tutaj mniej więcej chodzi. Czy wiem mniej więcej, o co biega. Ale nie jest to jakieś takie... Wiesz, że się wciągasz, nie? Że o, musisz rozwalić tego i tego ziomka, czy coś tam, nie? Tylko po prostu eliminujesz przeciwników albo ludzi, których musisz wyeliminować. Z niektórymi się zżywasz, z innymi nie. No i fajnie. Działasz trochę dla policji. Po prostu undercover, pod przykrywką. Jestem zdania, że nowe NFS-y są słabe. No fakt, nie są dobre. Ostatni dobry to był Shift. Tak, słyszałem właśnie, że Shifta dużo osób sobie chwali. Ja nie grałem za dużo w te gry, bo niestety nie lubię torówek. Nie lubię gier, ogólnie nie lubię wyścigówek. Takich torowych typowo, nie przepadam. Na przykład, jeśli bym miał kierownicę, jakąś fajną, to bym chętnie zagrał sobie w Assetto Corsa albo w coś takiego bardziej symulacyjnego, nie? No i oczywiście pewnie w Need for Speed'a też bym zagrał na kierownicy. Albo w Burnouta, tak dla beki. No, ale wiecie, o co chodzi. Po prostu, że te gry nie dają mi takiej swobody, której ja bym chciał. Jednak grając na padzie w jakieś tam gry, powiedzmy... Okej. Grając takie gry mniej więcej symulacyjne, no to jest takie bez sensu trochę na padzie, nie? Eliminacja gliniarzy, zobaczmy. Kurde, ja wziąłem zły samochód do tego. Przecież ja mam Chargera. Musimy szukać w takim razie tych rzeczy, które można zrzucić na nich, nie? Dobra, czekamy tutaj. Mam czterech tylko zniszczyć, to jest początek gry. No jadą czy nie? Udało się trzech, czy... Dobra, mamy... Trzech na czterech. To nie, nie było co. Siema, Marek. Zobaczymy, jak zderzenie... O, nie udało się go zderzyć. Nie chciałem w tył, bo wiecie, jak to jest... Jak się zderza w tych starych NFS-ach jakiś radiowóz albo w ogóle jakiś samochód z tyłu, nie? Praktycznie zatrzymuje nas do zera. O, tutaj jakaś nawrotka jest.
Gdzie ja jestem? Tamto już chyba zniszczyliśmy, nie? A nie, my jechaliśmy z innej strony. No dobra, to sobie zjedziemy w prawo zaraz. Mi się zawsze podobał głos policjantek, co mówią przez radio. Ja nawet nie zwróciłem na to uwagi. Dobra, nie możemy za szybko jechać, bo ich zgubimy. No gdzie oni pojechali? Ja nie mogę. W sumie jeden radiowóz mi wystarczy, bo został mi tylko jeden do zniszczenia. Będziemy kwita, nie? Z nim. Ty! Uuu! Lotu? Ja chyba go tym skrętem hardkorowym zniszczyłem, nie? Mamy jakąś kryjówę. Gdzie to jest? Tutaj. No i cyk. Jak będzie coś z radiowozami, to muszę pamiętać, żeby wziąć tego. O, eliminacja gliniarzy. Weźmiemy sobie mój samochód, tego Chargera fantastycznego. I tutaj będzie grubo, nie? Pyk. Wziąłem go? Chyba tak. Dobra, jedziemy. O, gdzie jest? Aha. Okazała mi się kamera chyba za ścianą, czy co? Oh yeah! Spróbujcie teraz mojego Chargera zniszczyć, dziadę. Kurde, to mnie skręca. W porównaniu do Lotusa, to ten to jest taki czołg. Na drifcie? Nie wiedziałem, że w tej grze można driftować, kurde. Aha, możemy zrzucić coś na nich tutaj. Chodźcie, chodźcie. I cyk. Czy oglądałem ostatni odcinek Drift Patriot? Nie, nie oglądałem. Ej, bo my gubimy policjantów. O Jezu, ten Need for Speed miałem na Xboxie, wspomnienia wracają. Oh yeah, i o to chodzi. Jeszcze tylko jednego zniszczymy. No chodź, daj się wykazać mojemu Chargerowi, ja? Kurde. O. Próbowałem go tam zgnieść do tej ściany, ale Charger nie dał rady, kurde. Dobra, chciałem tu wyhamować. Skręcamy. Czekaj, ja tu chciałem. Kurde, jesteśmy na jakimś wiadukcie. O, co ja zrobiłem? Czemu on tak wyleciał w kosmos? What? To tak można? Łe, to my musimy tego spróbować, czekaj. Speedbreakerem załatwiłem gliniarza, wow! Aha, poczekaj, ja muszę ich zgubić, tak? Cholera. Over.
Jak to przegrywasz? Przecież zrobiłem zadanie. Ja nie zauważyłem, że jest czas też, nie? Dobra. Widzę, że trzeba tutaj to szybko załatwić. O, mamy stadion, jak w Most Wanted. Na stadionie zawsze się gubiło policjantów, nie? Tutaj nie wiem, czy można na niego wjechać, czy nie można. Chyba nie można. Czekaj, bo tam coś... O, a czekaj, a co tu jest? Na górę tu można wjechać, okej. Ty, tutaj chyba też można ich fajnie zgubić. Wyleciał w kosmos. Okej, zniszczyłem niby trzech, nie wiem jak. Fajnie brzmi w tunelach, nie? Na moście się gubi policja w tej grze, tak? Kurde, jeszcze nie ogarnąłem, gdzie tu jest ten most, co wy cały czas mówicie.